Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sullivan i witam was w kolejnym odcinku serii Crazy Glitches and Tricks. Jest to odcinek 15, w którym poświęcimy tutaj szczególną uwagę dla mapy numer 4. I oczywiście, tak jak w poprzednich kilku odcinkach, skupimy się na calutkiej mapie, na szukaniu bugów i glitchy, przepraszam, czy też po prostu poszukiwania różnych ciekawych rzeczy. Znajdujemy się na samym początku i pierwsze co mi się rzuca w oczy, no to oczywiście tam lotniskowiec. Na początek oczywiście zobaczcie, czy jest coś ciekawego. Wygląda na to, że nawet nie ma żadnej amunicji. No, snajperka. No i cóż, drodzy państwo, to jest lotniskowiec. Normalnie tam się oczywiście respią nasi przeciwnicy i jest taka wymiana ciosów. Tam jest główne wejście. Normalnie powinniśmy przejść przez ten lotnisko i dostać się na drugą stronę. Jednak, jak przystało w mojej serii, jak to stało się normą, naszym głównym celem będzie dostanie się na lotniskowiec. Oto tutaj jest to miejsce. Teraz w krótkim odstępie czasu pokażę wam, jak tam się dostać. Psycho, we're gonna link up with Hawk Team. That's our best shot at an egress point. Your last reported signal was just east of here. I'll give you a heads up as soon as I've got something. Mogło być lekkie trudności w czasie wspinaczki, ponieważ podłoże jest pod bardzo mocnym kotem i nas wypycha, zamiast nas tam wbić do góry. Trzeba chwileczkę się pomęczyć, co oczywiście się w końcu mi uda. Nareszcie się udało, dostaliśmy się. A teraz wam pokażę, jak w ogóle dostać się na ten skolec. Zapiszmy grę, ustawiamy się tutaj blisko krawędzi, ale nie przy samej. Ogólnie tutaj jest niewidzialna ściana. W związku z tym musimy wykorzystać super szybkość i oczywiście odbić się od niej. Teraz wam zademonstrowałem, żebyście widzieli, że nie bejtuję was. I oto jak to będzie wyglądało. Oczywiście ma wyłączone cheaty i oto tak właśnie to wygląda. Prosto, krótko i na temat. Najprostsza droga. Bez jakichkolwiek cheatów. Nic nie pozostało nam nic innego tak naprawdę, jak sobie snajpić ze przeciwników. Ogólnie możecie sami tu się rozejrzeć, ale tak naprawdę nie ma tutaj za dużo miejscówek. Wieżyczki. Ogólnie istnieje też druga droga, dostanie się na lotniskowiec, tylko że jest znacznie cięższy i wymaga znacznie więcej czasu, więc uważam, że mój sposób jest najlepszy, jedyny w swoim rodzaju. Podajmy tutaj kawałek, tutaj oczywiście są ci żołnierze koreańscy. Oczywiście ich zabiłem wcześniej. That's the USS Maine. According to our data, Colonel Lee has the container on the far side. The Koreans will be mobilizing an extraction team for the moment it leaves the sphere. Keep up the pace. Cicho bądź. Ważniejsze sprawy, ważniejsze niż twój kontener. Jeszcze nie skurwy się strzał. Już pod nami pewnie zobaczmy. Ja mu dam. Zostańmy się na ten lotnisko. Oczywiście, jeżeli ktoś pamięta moje pierwsze filmy z Crazy Glitches and Tricks, no to chyba kojarzy w podobny sposób.
łatwo tu się przewrócić, trzeba być bardzo ostrożnym. O Jezu. No i o to właśnie mówię, tu jakoś się ześlizguję. No podobna była sytuacja, ale wydaje mi się, że tylko kwestia czasu. Można i tędy się niby dostać, ponieważ są przenikające ściany, ale niestety tu już będzie znajdowała się jedna ważna rzecz. Mianowicie taka, że nie możemy dostać się wyżej. Jest nałożona niewidzialna ściana. O dziwo. Dlatego to nie to pozostałość po oryginalnym propie, czy też mapie z lotniskowca, oczywiście z Chrisa jedynki, końcowej misji tak naprawdę. Jeszcze raz przejdźmy tędy, widzicie, niestety się nie da na górę dostać, mimo tego, że powinniśmy przenikać. No i jest to zablokowane. Nie ma, nie da się niestety wejść na poręcz. Musimy wejść tradycyjnym sposobem. I tu też jest jakaś niewidzialna ściana, no nie doskoczymy normalnie. Jeszcze raz spróbuję. Trochę mi wstyd, ponieważ że wcześniej dostawałem się bez żadnego problemu, tutaj jakiś ten... błędy, dobra, powoli, może się uda, bez pośpiechu. O, powoli, o, no nie, no. Nie, się nie smudzie. O kurde. Raz kozieś... Ciężko zachować oczywiście zachowanie, bo już mnie to denerwuje. Menta. O nie, 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 nie. Chodzi. Tu też jest niewidzialna ściana i trzeba będzie umieć zapisać mi ten wpadek. Ups. Bardzo dobrze zapisałem. Tam dalej jest niewidzialna ściana. O, właśnie tak. I o to chodzi. Maximum armor. Maximum strength. Dostańmy się oczywiście wyżej. Tak jak do danych czasów. No i coś tutaj przenikają obiekty. Wygląda na to, że nie dostaniemy się w taki sposób, jak się dostawałem w poprzednich filmach z innymi lotniskowcami. To nie ma bata. Przenikamy przez nie, przez co nie mamy tak naprawdę jak tego się dostać. No, teoretycznie można było skrzynki. Jednak, czy mi by się chciało znowu z tym męczyć wszystkim? Bo tutaj się da dostać. Więc jest to jak najbardziej możliwe. Ale to może kiedy w jakimkolwiek innym odcinku, ponieważ... no trochę pracy, a my musimy skupić się na całej mapie. W razie powoli schodźmy, bo wioskowca zapewne tyle. Tam niby coś jest, można się dostać. Ale taka mapa duża. No i to jest spodek do leśnej wciskowej, z niej oczywiście też nie wierzę. Oczywiście trzeba uważać, bo można się zabić. A teraz, na potrzeby tego odcinka, włączę sobie Gold Mode. Jak zwykle się pomyliłem. Wstałem sobie na mój poziom, gdzie mam ustawione te, oczywiście, nieskończoność ilości energii, nieśmiertelność. Byśmy mogli szybciej się poruszać po mapie, na potrzeby tego odcinka. Ogólnie tu możemy się dostać, możemy przenikać. Ogólnie jest takie super ciekawego. Wkrótce zablokowali tę część mapy, ale nie pomyśleli, że ktoś mądry dostanie się na lotniskowiec. A może zakłada, ale jest to trochę zabezpieczenie.
co jednakże wątpię, że poszli na łatwiznę, po prostu ściągnęli model lotniskowca i go tutaj wstawili, który miał zabezpieczenia takie jak w Crysie jedynce w ostatniej misji. Znowu musimy zmienić poziom trudności, bo jak czytam grę, no to zmienia po taki zapis, jaki był. No i teraz zapisam go od razu i możemy przejść do rzeczy. Wygląda, tam widzimy, jest... O, tu spadamy. O! To jest z tyłu lotniskowca, nic ciekawego. Ciekawe. O, nie możemy się wydostać. Ale możemy ten wyjść. Bardzo ciekawe. Ale mapa żona. Ale ta mapa jest malutka. I wszystko zaczyna się stąd. A tak w sposób się nie dostaniemy. Dobra. Wracajmy do naszego zapisu szybciutko i nie przedłużając, pójdźmy powoli ruszać dalej. Ogólnie trzeba zaznaczyć, że będziemy starali się odkryć ten właśnie poduszkowiec. To właśnie próbujemy tak dookoła przyjść, by go odpalić jak najpóźniej. Czyli to się ten dodatkowy wyciąg odpaliłoby się nam, może nie cutscenka, co po prostu byśmy odblokowali, jakby to powiedzieć, skrypty gry. Proszę zobaczyć. O, spalimy z nim. Profy? I'm freezing up! Need a heat source! Can you read me, Profy? Damn it, Profy! Where the bloody hell are you? Poduszkowiec jest niezniszczalny, nie da się na niego wsiąść, ale on rusza. O, potwory się rozrespiły. Znaczy potwory, obcy. I zaraz ten poduszkowiec ruszy. Są gratu, potem przeciwnicy. O kurde, gdzie te bezemne? Przeciwnicy, chyba to jest niezniszczalny. Siema. Czyli po prostu chodzi i tam się przejdzie dalej albo coś. W porządku, znajdujemy się w dalszej części naszej mapy. Pominąłem zbędnych przeciwników, żeby trochę skrócić czas naszego odcinka. Ogólnie teraz my spróbujemy przeskoczyć. O co mianowicie chodzi? Próbowałem tutaj dostać się na poi. Jest po prostu skrypt, w którym obcy po prostu biorą ciężarówkę i z nim odlatują. Próbowałem się dostać ciężarówki i polecieć razem z nimi. No niestety obcy się bugują, kiedy jesteśmy w pobliżu. Nawet mimo to, że jesteśmy niewidzialni i nas wcale nie widać. Co było oczywiście wcześniej doskonale widać. What's that? Psycho, monitor those machines for me. O, no i odpuścili. Czyli mimo wszystko oni głupiej opacie latają bez sensu. Po prostu skrypt tak jest zrobiony, że po prostu jak gdyśmy powiedzieli, to oni przestają to robić. Widać, że twórcy pomyśleli nad tym. No nic, nic nie poradzi. What's that? Co chciałbym to wiedzieć? Chyba coś brał. A? Tu jest właśnie ten obcy, te drugi. Jak widzimy, ten właśnie bierze się za ciężarów. Oho, zbugowało się. On trochę on później to zaczął robić. No i patrzcie, odlatuje. Co się stanie, kiedy my jednak go strzelimy? O kurwa, puścił go. Dobra, rozważę. Trzeba ich rozwalić. Spadaj, kurwa. Ty kurde, kamikaze jeden. Kurwa, mać bydlaki. Dobra. O, cześć, dzieciu. Dobra. Wyeliminowaliśmy ich. Zeskoczmy.
pum. A, niestety nie da się ruszyć, mimo tego, że drugi obcy to próbował też ruszać. Wtedy coś się nie da. Nawet granatami nie ruszy. Teraz się teraz tą ciężarówkę. O kurwa. O cholera. To nie sen. O kur... No proszę państwa, chyba odcinek nie będzie taki krótki, jak ja się spodziewałem. No to się zaczyna zabawa. Chodźmy na początek sprawdzić, czy ten jest dobry. Nie, nie jest. Zrobimy trochę przeciwników, żeby nam nie przeszkadzali. Lepiej tego nie ujął. Wyeliminujmy te katalony z chłopcy. A tu czego? No. Czemu by nie spróbować jeszcze raz wywalić? Zobaczymy jak to będzie. Kurde, fidget spinner. To jest pro. Dobra, 5 minut później. Kurde, gdzie? Cicho tam. Najważniejsze jak przeciwnika. Horrera. Gdzie go? Kurde. Jak go poleciał? O cholera. Szykuje się dużo tutaj test. Mamy tutaj idealne porównanie pod względem Kryzysa jedynki. Czy ktoś kojarzy moment, kiedy ja próbowałem podbić psychola, tak jak tych tutaj kolegów. Ja to filmuję tam do ogóle, ta reszta. No cóż, to widzimy różnicę, że to nie zabezpieczenie, bo to byłoby jako ciekawostka. Ten gdzie poleciał? Gdzie on jest? O kurna. Chłopie, co ty tam robisz? Ty, ale zajebiście. Mam pomysł. Będzie się działo. Oj, będzie się działo.
czas na astronautów. Astronauci, ponieważ ja i mój kolega polecimy sobie w górę. Zapiszmy sobie oczywiście, bo jakże inaczej. No i jazda. Kurde, coś mnie źle wybiło. O cholera. Statek poleciał bez załogi. No cóż poradzić. Kurde. Ale pieprznie. Dobra. Dajmy jeszcze raz grę. Ruszymy dalej. A co, jeżeli pójdę do pana Pawła? Cześć, Paweł. Więc zaczynajmy. To już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pełny wybuchów, latających tutaj oczywiście kolegów z drużyny, astronautów i innych. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia. Cześć.